wollen einen kleinen Abschnitt aus 4. Mose 15 lesen. Przeczytajmy krótki urywek z 4. Mojżeszowej, 15. rozdział. 4. Mose 15, Vers 37-41. 4. Księga Mojżeszowa, 15. rozdział, od 37. wiersza do końca. I rzekł Pan do Mojżesza, przemów do synów izraelskich i powiedz im, żeby oni i ich potomkowie porobili sobie frędzle na skrajach swoich szar, a przy frędzlach na skraju umieścili sznurki z fioletowej purpury. Będziecie mieli te frędzle po to, abyście, gdy na nie spojrzycie, przypomnieli sobie wszystkie przykazania Pańskie i abyście je pełnili, a nie dali się zwieść swoim sercom i swoim oczom, które was prowadzą do bałwochwalstwa. Abyście pamiętali i wypełniali wszystkie moje przykazania i byli świętymi Boga waszego. Jam jest Pan, wasz Bóg, który was wywiodłem z ziemi egipskiej, aby być dla was Bogiem. Jam jest Pan, Bóg wasz. Dann aus dem Hebräerbrief. I z listu do Hebrajczyków. Zuerst aus Kapitel 2. Najpierw z 2 rozdziału. Vers 5 bis 9. Od 5 do 9 wiersza. Hebrajczyków 2:5. Bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy. Stwierdził to zaś ktoś, kiedy gdzieś powiedział: czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że dbasz o niego? Uczyniłeś to na krótko nieco mniejszym od aniołów. Chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go. Wszystko poddałeś pod stopy jego. A poddawszy mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by mu było, co by mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci dla każdego. Alle, die gestern auf der Konferenz in Katowice waren, erinnern sich sicher gut an den Nachmittag. Wszyscy, którzy wczoraj byli na konferencji w Katowicach, to z pewnością sobie dobrze przypominają popołudniowe chwile. Wir haben zum Schluss die Jünger gesehen. Na koniec oglądaliśmy uczniów. Und wohin haben sie geschaut? I gdzie oni patrzyli? Sie schauten unverwandt zum Himmel. Oni tak jakby patrzyli z takim wzrokiem, tak w górę patrzyli. Nie powinien z takim wzrokiem, jakbyśmy zaczarowani, że nieprzerwani cały czas w górę. Sie hatten gerade gesehen, wie der Herr Jesus aufgenommen worden war in den Himmel. Oni widzieli, jak Pan Jezus właśnie został wzięty w górę do nieba. Und sie hatten gehört von den Engeln, dass er auch wiederkommen würde aus dem Himmel. I oni usłyszeli od aniołów, że on przyjdzie znowu z nieba. Und so blickten sie nach oben. I oni patrzyli w górę. Und diesen Blick, den wollen wir heute Nachmittag, heute in dieser Stunde auch etwas haben. I dzisiaj, w tej godzinie, chcemy mieć również to spojrzenie. Den Blick nach oben. Spojrzenie w górę. Und da sehen wir den Herrn Jesus in der Herrlichkeit. I tam wtedy zobaczymy Pana Jezusa w chwale. Als das Volk Israel unterwegs war durch die Wüste, gdy lud izraelski był w podróży przez pustynię, da mussten sie öfter auch mal nach unten schauen. Często musieli spoglądać pod swoje nogi. Sie mussten schauen, wo sie den Fuß hinsetzen. Musieli patrzeć, gdzie postawią swoją nogę. Sie mussten sehen, wo man hergehen konnte. Musieli patrzeć, którędy można przejść. Sie mussten aufpassen, dass sie sich nicht an einen Stein stoßen. Musieli uważać, by nie potknęli się o jakiś kamień. Und wir müssen in unserem Leben auf der Erde auch mal nach unten schauen. I my w naszym życiu tutaj na tej ziemi też musimy spoglądać na ziemię. Wir haben unsere Aufgaben zu tun. Mamy nasze zadania. Wir haben unseren Weg zu gehen. Mamy drogę, którą idziemy. Wir haben Pflichten, die wir erfüllen dürfen. Mamy obowiązki, które możemy wykonywać. Aber wenn ein Israelit nach unten schaute, ale gdy Izraelita patrzy w dół, was sah er dann? Co on widział? Er sah natürlich den Boden. Widział podłoże. Aber wenn er an seinem Kleid nach unten schaute, ale gdy spojrzał na swoją szatę, na spód swojej szaty, dann sah er unten am Rand der Kleidung, to na dole, na krawędzi tego ubrania, eine Quaste aus blauem, mit einer Schnur aus blauem Purpur. To widział właśnie te frędzle i sznurki z fioletowej purpury.
Warum hat Gott das angeordnet? Dlaczego Bóg to tak postanowił? Woran erinnert uns diese blaue Farbe, dieser blaue Purpur? O czym przypomina nam ta purpura? Blau, das ist die Farbe des Himmels. Niebieski, u nas jest tutaj fiolet. Steht blau. Dann steht blau, blauer Purpur, ja. Okay. Ten kolor niebieski czy fioletowy, jak u nas, przypomina nam niebo. Es ist hier nicht der rote Purpur. To nie jest tutaj ta czerwona purpura. Aus dem roten Purpur wurden zum Beispiel die Königsmäntel gemacht. Z tej czerwonej purpury były robione królewskie ubrania. Aber es ist hier der blaue oder violette Purpur. Ale tutaj mamy tą niebieską czy fioletową purpurę. Und das erinnert uns an den Himmel. I to wskazuje i przypomina nam niebo. Gott hat dafür gesorgt, dass ein Israelit, der nach unten schaute, immer wieder daran erinnert wurde, schaue auch nach oben. Bóg zadbał o to, by Izraelita, który musiał spoglądać w dół, na drogę, zawsze mógł sobie przypominać, że jego wzrok ma też być kierowany w górę. Und auch in unserem Leben möchte er das. I tak samo w naszym życiu Bóg tego chce. Er möchte gerne unsere Augen immer wieder nach oben richten. On chce nasze oczy kierować zawsze w górę. Und Gott erklärt das auch hier in Vers 39. I Bóg to też wyjaśnia tutaj w 39 wierszu. Er sagt, wenn ihr diese Quaste anseht, dann denkt an mich. Mówi, gdy spojrzycie na te frędzle, pomyślcie o mnie. Und dann denkt daran, dass ihr meine Gebote haltet. Myślcie o tym, że przestrzegacie moich przykazań. Dass ihr nicht auf andere Dinge eure Aufmerksamkeit lenkt. Wasza uwaga nie była skierowana na inne rzeczy, sondern dass ihr das tut, was ich möchte. Ale byście czynili to, czego ja chcę. Und Gott weiß, wir müssen immer wieder diesen Blick nach oben haben. I tak to jest, że my nasze spojrzenia powinniśmy mieć zawsze skierowane w górę. Damit wir nicht überall unsere Aufmerksamkeit und unsere Energie hingeben. Abyśmy nie naszej energii nie spożytkowali cały czas na nie spożytkowali na te ziemskie albo przyziemne rzeczy. Wenn wir Kraft haben wollen, um Gott zu dienen, jeśli chcemy mieć tą siłę, by służyć Bogu, wenn wir die Kraft haben wollen, für den Herrn Jesus zu leben, jeśli chcemy mieć tą siłę, by żyć dla Pana Jezusa, dann brauchen wir diesen Blick nach oben. To wtedy potrzebujemy tego spojrzenia w górę. Der Weg mit dem Herrn Jesus ist nicht immer ein leichter Weg. Droga z Panem Jezusem to nie zawsze jest prosta albo łatwa droga. Das erleben schon die Kinder in der Schule. Tego mogą doświadczyć już dzieci w szkole. Vielleicht werden sie ausgelacht. Może będą wyśmiane. Das erleben wir auch als Erwachsene. My jako dorośli też to przeżywamy. Vielleicht lachen die Nachbarn über uns. Może i sąsiedzi się z nas śmieją. Und es gibt manche Schwierigkeiten. I są przeróżne trudności. Aber dann müssen wir nicht aufgeben. Ale to nie znaczy, że mamy się poddać. Dann dürfen wir den Blick nach oben haben. Ale nasze spojrzenie może być wtedy skierowane w górę. Abraham hatte auch diesen Blick. Abraham też miał takie spojrzenie. Da war Lot gerade von ihm weggegangen. Lot od niego właśnie odszedł. Und Lot hatte die nach menschlichen Gesichtspunkten besten Plätze gewählt. I według ludzkiego mniemania czy ludzkich kryteriów to Lot wybrał te najlepsze miejsca. Diese grünen, fetten Wiesen für die Schafe. Te zielone, można powiedzieć, pełne pożywienia łąki dla owiec. Aber was sagt Gott dann dem Abraham? Ale co Bóg powiedział Abrahamowi? Hebe deine Augen auf. Znieś swoje spojrzenie, albo spójrz w górę. Und dann zeigt er ihm das Land, das er ihm schenkt. I Bóg pokazał mu tą krainę, którą mu daruje. Haben wir vielleicht auch manchmal so das Empfinden, dass es nicht so leicht ist, mit dem Herrn Jesus zu gehen? Czy my nie doświadczaliśmy tego, że to nie jest taka łatwa rzecz iść za Panem Jezusem? Dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle Verzicht bedeutet? Że to w tym czy w innym miejscu oznacza zrezygnowanie z czegoś? Aber dann ruft Gott uns zu, hebe deine Augen auf. Ale w tych momentach Bóg woła do nas, podnieś swoje oczy. Schau einmal, was ich alles für dich habe. Popatrz, co ja mam dla ciebie. Das ist viel mehr und viel besser als das, was es auf dieser Erde gibt. Przecież to jest o wiele lepsze niż to, co masz tutaj na ziemi. So wollen wir jetzt mal in den Hebräerbrief gehen.
Chcielibyśmy teraz przejść do listu do Hebrajczyków. Na einigen Stellen diesen Blick nach oben haben. I w niektórych miejscach mieć to spojrzenie skierowane w górę. Die Hebräer, die gingen auch durch Schwierigkeiten. Hebrajczycy też szli przez trudności. Weil sie an den Herrn Jesus glaubten, wurden ihnen zum Teil ihr Eigentum weggenommen. Ponieważ oni uwierzyli w Pana Jezusa, to też pozabierano im ich majątki. Aber dann lenkt Gott durch diesen Brief ihre Blicke nach oben. Ale przez ten list Bóg kieruje ich spojrzenia w górę. Wir haben gelesen, wir sehen aber Jesus. Czytaliśmy, widzimy raczej Jezusa. Und wir sehen ihn in Vers 9 nicht, so wie er hier auf der Erde gelebt hat. I w 9 wierszu widzimy go nie tak, jak on tutaj żył na tej ziemi. Wo wir vergessen nicht, dass er hier war und hier gestorben ist. Nie zapominajmy o tym też, że on tutaj żył i on tutaj zmarł. Aber wir sehen ihn hier verherrlicht im Himmel. Ale tu widzimy go uwielbionego w niebie. Gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre. Ukoronowanego chwałą i dostojeństwem. Und so wird der Blick nach oben gelenkt. I to spojrzenie jest kierowane w górę. Was ist der Zusammenhang hier? Jaki to ma związek tutaj? In diesem Abschnitt wird uns die Herrlichkeit des Herrn Jesus als Sohn des Menschen beschrieben. Tu jest nam opisana wspaniałość Pana Jezusa jako Syna Człowieczego. In Kapitel 1 die Herrlichkeit des Herrn Jesus als Sohn Gottes. W rozdziale pierwszym wspaniałość Pana jako Syna Bożego. Er ist der Sohn Gottes, ja, er ist Gott selbst, Gott der Sohn. On jest Synem Bożym, on jest samym Bogiem. Das ist der in Ewigkeit. On nim jest i był w całej wieczności. Er war es immer. Był nim zawsze. Er ist es immer. Jest nim zawsze. Und er wird es immer sein. I będzie nim zawsze. Aber der Jesus ist auch wahrer Mensch. Ale Pan Jezus jest też prawdziwym człowiekiem. Das ist er seit seiner Zeugung. On jest nim od swojego tutaj poczęcia. Da wurde er als Mensch geboren. On narodził się jako człowiek. Als Mensch. Es gibt einen Zeitpunkt, seitdem er Mensch ist. Jest pewien czas, od którego, czy czas, punkt czasowy, od którego on jest człowiekiem. Aber er hört nie auf, Mensch zu sein. Ale od tego czasu on nigdy nie przestanie być człowiekiem. Er ist auferstanden und lebt für immer. On zmartwychwstał i żyje na zawsze, na wieki. So ist er Gott und Mensch. Jest on i Bogiem, i człowiekiem. So hat er auf der Erde gelebt. Tak żył tutaj na ziemi. Und so ist er jetzt im Himmel. I tak też jest on teraz w niebie. Und jetzt wird uns diese Herrlichkeit des Sohnes des Menschen beschrieben. I teraz tutaj mamy opisaną tą wspaniałość Syna Człowieczego. Und es wird uns in Vers 5 bis 9 gezeigt, dass er über allem ist. I od 5 do 9 wiersza mamy pokazane tutaj, że jest on ponad wszystkim. Das macht uns glücklich. To nas uszczęśliwia. Der, der in die untersten Teile der Erde gestiegen ist, ten, który zstąpił do najniższych stron ziemi, der sich erniedrigt hat, który się uniżył, der ist jetzt über allem. Ten jest teraz ponad wszystkim. Dein und mein Heiland, über allem. Twój i mój Zbawiciel, ponad wszystkim. Es kommt der Augenblick, i nadejdzie taka chwila, da werden wir mit ihm diese Herrschaft über alles antreten. Kiedy my razem z nim zajmiemy to panowanie, będziemy z nim panowali. Jetzt teilen wir seine Verwerfung. Teraz dzielimy z nim to odrzucenie. Paulus schreibt an Timotheus, Paweł pisze do Tymoteusza, alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt. Wszyscy, którzy pobożnie chcą żyć, będą prześladowani. Das ist das Teil hier auf der Erde. To jest ta część tutaj na tej ziemi. Aber er wird uns zu sich nehmen. Ale on weźmie nas też do siebie. Und dann verbindet er uns mit sich, der über allem ist. I on połączy nas z sobą, który jest ponad wszystkim. In Vers 5 wird uns erklärt, der zukünftige Erdkreis ist nicht Engeln unterworfen. W 5 wierszu mamy, że ten świat nie jest poddany aniołom. Der zukünftige Erdkreis, das ist diese Erde in der Zeit des tausendjährigen Reiches. Ten przyszły świat to jest tutaj ta ziemia w czasie tysiącletniego królestwa. Und über diese Erde werden nicht die Engel herrschen. I nad tą ziemią nie będą panowali aniołowie. Wer wird denn herrschen? Kto będzie panował? Das wird uns im nächsten Vers angedeutet, in Vers 6. Es wird ein Mensch herrschen. W 6 wierszu jest wskazówka na to, będzie człowiek panował. Da fragen wir uns vielleicht, wer ist denn dieser Mensch? Może się zapytamy,
to kim jest ten człowiek. No wird uns gezeigt, wer das ist, dieser Mensch. I jest nam pokazany, kim jest ten człowiek. Es ist der, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war. Jest to ten, który na krótko był uczyniony mniejszym od aniołów. Und wer ist der, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war? I kto był mniejszym na chwilę od aniołów? Dem aber alles unterworfen ist. Któremu wszystko jest poddane. Diese Frage wird dann in Vers 9 beantwortet. I to pytanie jest odpowiedź na to pytanie w wierszu 9. Das ist der Herr Jesus. To jest Pan Jezus. Wir sehen aber Jesus. Widzimy raczej Jezusa. Ihm ist alles unterworfen. Wszystko jest Jemu poddane. In Vers 8 am Ende haben wir gelesen, wir sehen ihm noch nicht alles unterworfen. Ósmy wiersz pod koniec czytaliśmy, że nie widzimy, by jeszcze wszystko Jemu było teraz poddane. Man sieht es heute noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Dzisiaj to nie jest jeszcze widoczne, że Jemu jest wszystko poddane. Noch ist die Sünde in dieser Welt. Grzech jeszcze jest, panuje na tym świecie. Noch hat der Teufel Macht und Gewalt. Jeszcze szatan ma moc i swoją władzę tutaj. Man sieht es noch nicht, dass dem Herrn Jesus alles unterworfen ist, weil er die Herrschaft noch nicht angetreten hat. Nie widać tego jeszcze, że wszystko jest Jemu poddane, ponieważ On jeszcze nie objął tego panowania. Und was gibt uns die Gewissheit, dass ihm alles unterworfen ist? A co daje nam tą pewność, że wszystko jest Mu poddane? Dieser Blick nach oben. To spojrzenie w górę. Wir sehen aber Jesus. Widzimy raczej Jezusa. Wir sehen ihn, dass er gekrönt ist mit Herrlichkeit und Ehre. Widzimy, że on ukoronowany jest chwałą i dostojeństwem. Hier auf dieser Erde trug er die Dornenkrone. Tutaj na tej ziemi on nosił tą koronę cierniową. Jetzt trägt er die Krone der Herrlichkeit und der Ehre. A teraz ma tą koronę chwały i dostojeństwa. Wenn wir nach oben schauen, sehen wir ihn so. I jeśli będziemy spoglądali w górę, to tak go właśnie zobaczymy. Und das gibt uns die Gewissheit, dass ihm alles unterworfen ist. I to daje nam tą pewność, że wszystko jest Mu poddane. Und dass er auf diese Herrschaft einmal antreten wird. I to daje nam też tą pewność, że on to panowanie pewnego dnia obejmie. So sehen wir hier die Herrlichkeit des Herrn Jesus, dem alles unterworfen ist. Tak właśnie tutaj oglądamy tą chwałę Pana Jezusa, któremu wszystko jest poddane. Macht uns das nicht Mut, den Weg weiterzugehen mit ihm? Czy to nie dodaje nam odwagi i siły, by tą drogą iść nadal z nim? Der, dem wir folgen, der ist noch hier verachtet. Ten, za którym my idziemy, jeszcze jest tutaj odrzucony i znieważany. Aber ihm ist alles schon unterworfen. Ale już teraz wszystko jest mu poddane. Und einmal wird er die Herrschaft antreten. I kiedyś on obejmie to panowanie. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel wegen des Leidens, des Todes erniedrigt war. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów Jezusa, ukoronowanego za cierpienia śmierci, chwałą i dostojeństwem. Engel sterben nicht. Aniołowie nie umierają. Aber der Herr Jesus wurde Mensch, um sterben zu können. Ale Pan Jezus stał się człowiekiem, by móc umrzeć. Er musste nicht sterben, denn er war völlig rein und heilig. On nie musiał umierać, on był zupełnie całkowicie czysty i święty. Und niemand konnte sein Leben nehmen. Nikt nie mógł zabrać jego życia. Aber er gab es selbst. Ale on darował je sam. Er ging in den Tod. Poszedł w śmierć. Da war er eine kurze Zeit, ein wenig, unter die Engel erniedrigt. I przez króciutki czas był niższy od aniołów. Ja, er hat durch Gottes Gnade für alles den Tod geschmeckt. On z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Aber er war nicht länger im Tod als nötig. Ale on nie pozostał w śmierci dłużej, niż to było konieczne. Früh, am ersten Tag der Woche ist er auferstanden. Wczesnym rankiem, pierwszego dnia tygodnia, on zmartwychwstał. Dann ist er nach 40 Tagen aufgefahren in den Himmel. Po 40 dniach wstąpił do nieba. Und da ist er jetzt an diesem Platz zur Rechten Gottes, gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre. I tam jest na poprawicy Bożej ukoronowany chwałą i dostojeństwem. Was zeigt uns dieser Vers? Cóż pokazuje nam ten wiersz? Sein Weg ging durch Leiden. Jego droga prowadziła przez cierpienia. Zur Herrlichkeit. Do chwały.
Und es waren tiefste Leiden. I to były najgłębsze cierpienia. Diese Leiden des Todes, des sühnenden Todes am Kreuz, die muss keiner von uns erleben. Die kann auch keiner von uns erleben. Tych cierpień, tych leczących cierpień, czy uzdrawiających cierpień na krzyżu, nikt z nas nie musi przechodzić przez to i też nikt nie byłby w stanie przez to przejść. Aber auch wir gehen einen Weg durch Leiden zur Herrlichkeit. Ale również i my idziemy drogą przez cierpienia do chwały. Merken wir, wie das uns Mut macht, ihn zu sehen in der Herrlichkeit. Czy zauważamy, jaki to nam dodaje odwagi Jego widzieć w chwale? Er hat das Ziel erreicht. On osiągnął ten cel. Er hat die Leiden überwunden. Przezwyciężył te cierpienia. Und wir werden einmal bei ihm sein, in der Herrlichkeit. I my będziemy kiedyś u Niego, w tej chwale. Wollen wir den Weg weitergehen, auch wenn er jetzt noch durch Leiden geht. Chcielibyśmy podążać tą drogą, nawet jeśli teraz oznacza to cierpienie dla nas. Aber wir haben den Blick aufs Ziel. Ale nasze spojrzenie jest skierowane na ten cel. Wir lesen einen zweiten Vers aus Kapitel 4. Przeczytajmy drugi wiersz z czwartego rozdziału. Vers 14. 14. Bis Vers 16. Do końca rozdziału. Czwarty rozdział od 14 wiersza. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy wtedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Wieder wird der Blick nach oben gerichtet. I znowu nasze spojrzenie kierowane jest w górę. Der Herr Jesus ist durch die Himmel gegangen. Pan Jezus przeszedł przez niebiosa. Was ist das, durch die Himmel gegangen? Co to oznacza przejść przez niebiosa? Möchte erinnern an die Stiftshütte, an dieses Zelt der Zusammenkunft. Przypomnijmy sobie namiot zgromadzenia. Da gab es drei Bereiche. Były tam trzy obszary. Es gab diesen Vorhof, wo der Brandopferaltar stand. Był tam przedsionek, albo to miejsce, gdzie stał ołtarz całopalny. Dann gab es das Heiligtum, in das der Priester ging, unter anderem um Räucherwerk zu räuchern. Potem była to miejsce święte, do którego wchodził kapłan, by palić tą kadzielnicę. Und dann gab es das Allerheiligste, wo die Bundeslade stand. I było to miejsce najświętsze, w którym stała skrzynia przymierza. Und da wohnte die Herrlichkeit Gottes. I tam mieszkała chwała Boża. Dieses Zelt der Zusammenkunft ist ein Bild unter anderem von den Himmel. Ten obraz tego namiotu zgromadzenia jest jak gdyby jest obrazem niebios. Wenn wir nach oben schauen, dann sehen wir zunächst den atmosphärischen Himmel. Jeśli spoglądamy w górę, to najpierw widzimy tą atmosferę, czyli to niebo, które widać tak jak widzimy. Tam, gdzie są chmury. Als der Herr Jesus am Kreuz auf Golgatha starb, gdy Pan Jezus umarł na krzyżu na Golgocie, da war er erhöht von der Erde. Był podwyższony z ziemi. Die Menschen wollten ihn nicht. Ludzie go nie chcieli. Sie schlugen ihn an das Kreuz. Przybili go do krzyża. Und war dann erhöht von der Erde. On był podwyższony z ziemi. Wenn wir dann weiter schauen, dann sehen wir den Himmel, wo die Sterne sind. Gdy spojrzymy wyżej, to widzimy to niebo, ten drugi jakby obszar, gdzie są gwiazdy. Das ist sozusagen der zweite Himmel. Można tak powiedzieć, że to jest drugie niebo. Wenn wir dann mit unseren Glaubensaugen noch weiter schauen, jeśli spojrzymy naszymi oczami wiary jeszcze wyżej, dann sehen wir den Himmel, wo der Thron Gottes ist. To wtedy możemy zobaczyć to niebo, gdzie jest tron Boży. Paulus spricht von dem dritten Himmel. Paweł mówi o trzecim niebie. Und das ist der Blick, den auch Johannes in der Offenbarung hat. I to jest to widzenie, które ma też Jan w objawieniu. Da sieht er den Himmel geöffnet. Widzi niebo otworzone. Und er sieht dort den Thron Gottes. I widzi tron Boży. So haben wir in diesem Zelt der Zusammenkunft diese drei Bereiche gesehen.
I jeśli zobaczymy w tym namiocie zgromadzenia te trzy obszary, und sie zeigen uns auch diesen ersten, zweiten und dritten Himmel. I one nam właśnie pokazują to pierwsze, drugie i trzecie niebo. So dürfen wir das verstehen, wenn hier steht, dass Jesus durch die Himmel gegangen ist. I w ten sposób to właśnie możemy rozumieć, jeśli tu jest napisane, że Pan Jezus przeszedł przez niebiosa. Er ist durch die Himmel gegangen und hat sich dann zur Rechten Gottes, zur Rechten dieses Thrones gesetzt. On przeszedł przez te nieba, czy niebiosa, i usiadł aż do tronu Bożego i usiadł po prawicy tego tronu. Und dort ist er jetzt als unser hoher Priester. I tam on jest teraz jako nasz arcykapłan. So wird er hier in diesem Abschnitt vorgestellt. I w ten sposób jest nam przedstawiony w tym urywku właśnie. Und was ist das für ein hoher Priester? Cóż to jest za arcykapłan? Das ist ein hoher Priester, der selbst hier auf der Erde gelebt hat. To jest ten taki arcykapłan, który sam tutaj żył na tej ziemi. Er ist in allem erprobt worden, wie wir, ausgenommen die Sünde. On jest we wszystkim wypróbowany, tak jak my, za wyjątkiem grzechu. Das ist ein ganz gewaltiger Gedanke. Jest to potężna myśl. Er, der jetzt im Himmel ist und tätig ist für uns als hoher Priester. Ten, który teraz jest w niebie i jest czynny za nas jako arcykapłan, der war selber hier. On sam był tutaj. Er hat erlebt, wie es hier auf dieser Erde ist. On to dokładnie przeżył, jak tutaj jest na tej ziemi. Und deshalb kann er Mitleid haben mit unseren Schwachheiten. I dlatego też on może współczuć nam w naszych słabościach. Bist du manchmal müde? Czy jesteś czasem zmęczony? Der Jesus weiß, wie es ist, müde zu sein. Pan Jezus wie dokładnie, jak to jest być zmęczonym. Müde von der Reise setzte er sich an den Brunnen in Johannes 4. Zmęczony podróżą usiadł przy studni w Ewangelii Jana 4 rozdział. Bist du manchmal traurig? Jesteś smutny czasem? Der Jesus weiß, was es bedeutet, traurig zu sein. Pan Jezus wie dokładnie, co to oznacza być smutnym. Der Jesus selbst hat geweint. Sam Pan Jezus płakał. Tut es dir manchmal weh, wenn andere dich nicht verstehen? Czy nie sprawia ci bólu czasem to, gdy inni cię nie rozumieją? Der Jesus weiß, was das bedeutet. Pan Jezus wie dokładnie, co to oznacza. Er hatte davon gesprochen, dass er nach Jerusalem gehen würde und überliefert würde. On mówił o tym, że musi iść do Jerozolimy i będzie wydany. Dass er gekreuzigt würde, że auferstehen würde. Że będzie ukrzyżowany i potem zmartwychwstanie. Die Jünger verstehen ihn nicht. A uczniowie nie rozumieją go. Das hat dem Herrn Jesus wehgetan. Bolało go to. Bo er weiß, wie das ist. On wie dokładnie, jakie są te nasze odczucia. Spürst du manchmal die Feindschaft der Ungläubigen? Spürst du sie? Czy odczuwasz czasem nieprzyjaźń niewierzących? Der Jesus weiß, wie das ist. Pan Jezus dokładnie wie, jak to jest. Man wollte ihn die Stadt hinausführen und den Berg herunterwerfen. Chciano go raz wyprowadzić z miasta i zrzucić z góry. Was auch immer du erlebst. Cokolwiek przeżywasz. In den Schwierigkeiten hier auf dieser Erde. W przeróżnych trudnościach tutaj na tej ziemi. Der Jesus weiß Bescheid. Pan Jezus wie dokładnie. Und er hat Mitleid mit dir. I ma współczucie z tobą. Ma to, współczuje ci. So dürfen wir den Blick nach oben haben, wo er jetzt ist. Możemy mieć teraz to spojrzenie w górę, tam gdzie on teraz jest. Und wir sehen ihn, den hohen Priester, der Mitleid hat mit unserem Schwachheit. I widzimy jego, arcykapłana, który potrafi nam współczuć we wszystkim. Dann haben wir in unseren Herzen freien Mut, um zu Gott hinzutreten. I mamy w naszych sercach tą odwagę, by iść czy przystąpić do Boga. Und ihm all unsere Schwierigkeiten, all unsere Probleme, alles zu sagen. I powiedzieć mu o wszystkich naszych trudnościach, o powiedzieć mu o wszystkich naszych problemach. Wie kann es sein, dass wir schwache Menschen zu dem großen, allmächtigen Gott gehen? Jak to jest możliwe, że my, tacy słabi ludzie, możemy iść do tego wszechmocnego Boga? Zu dem, der allmächtig ist und auf seinem Thron sitzt. Ten, który jest właśnie wszechmocny, wszechmogący i zasiada na swoim tronie. Wir haben heute Morgen gelesen, was die Seraphim ausrufen. My dzisiaj czytaliśmy, co wołali ci Serafowie. Heilig, heilig, heilig. Święty, święty, święty. Haben wir dann Mut, zu diesem Gott hinzutreten? Mamy odwagę, by przystąpić do tego Boga?
Dann sehen wir den Herrn Jesus zu seiner Rechten. Widzimy Pana Jezusa po jego prawicy. Der am Kreuz alles gut gemacht hat. Który na krzyżu wszystko dobrze uczynił. Der unser Heiland geworden ist. Który stał się naszym Zbawicielem. Der uns Rechtfertigung geschenkt hat. Który darował nam usprawiedliwienie. Haben wir diesen Blick zu dem Herrn Jesus und haben freien Mut zu diesem Gott hinzugehen. Mamy to spojrzenie na Pana Jezusa i wtedy mamy tą odwagę, by przystąpić też do Boga. Sein Thron ist für uns nicht mehr der Thron des Gerichts. Jego tron nie jest dla nas już więcej tronem sądu. Es wird uns keine Strafe mehr treffen. Nie spotka nas już żadna kara więcej nigdy. Sein Thron ist für uns der Thron der Gnade. Jego tron jest dla nas tronem łaski. Weil der Herr Jesus zu Rechten dieses Thrones ist. Ponieważ Pan Jezus jest po prawicy tego tronu. Da können wir zu ihm gehen. Możemy iść, przystąpić do Niego. Merken wir, wie uns das hilft in unserem Leben über diese Erde, diesen Blick nach oben zu haben? Czy zauważamy, jak to nam pomaga w pielgrzymce po tej ziemi, by spoglądać często w górę? Da gehen wir nie umsonst dorthin. Nigdy nie idziemy tutaj nadaremnie. Wir empfangen Barmherzigkeit. Otrzymujemy miłosierdzie. Wir erfahren das Erbarmen Gottes mit uns in unserem Elend. Bóg nam współczuje w naszej biedzie. Wir finden Gnade zu rechtzeitiger Hilfe. I łaskę też spotkamy we właściwym, czy Bóg daruje nam łaskę we właściwym czasie. Wollen wir noch einige Verse lesen aus den nächsten Kapiteln? Jeszcze przeczytajmy kilka wierszy z następnych rozdziałów. Zuerst einen Vers aus Kapitel 7. Z siódmego rozdziału. Kapitel 7, Vers 26. 26 wiersz. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa. Znowu nasze spojrzenia, nasz wzrok jest skierowany ku górze. Jezus jest teraz abgesondert von den Jüngern, von den Sündern. Pan Jezus jest teraz odłączony od grzeszników. Er hat diese Erde verlassen. Opuścił tą ziemię. Er ist höher als die Himmel geworden. I on stał się większy niż niebiosa. Ein Vers aus Kapitel 8. Wiersz z 8 rozdziału. Kapitel 8, Vers 1 und 2. Pierwszy i drugi. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Der Jesus ist zu Rechten Gottes. Pan Jezus jest po prawicy Bożej. In den Himmeln. W nieba. Wieder wird der Blick nach oben gerichtet. Znowu nasze oczy są kierowane ku górze. Und wir sehen ihn als Diener des Heiligtums. I widzimy go tutaj jako sługę świątyni. Kapitel 9. 9 rozdział. Vers 11 und 12. 11 i 12 wiersz. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, wykonawszy wiecznego odkupienia. Wieder wird der Blick nach oben gelenkt. I znowu nasze oczy są kierowane w górę. Christus ist ein für alle Mal eingegangen ins Heiligtum. Chrystus raz na zawsze wszedł do świątyni. Er ist gekommen mit seinem eigenen Blut. Wszedł z krwią własną. Das heißt, er hat sich selbst sein Leben hingegeben und geopfert. To znaczy, że on sam dał swoje życie i się ofiarował. Und so ist er gekommen und dann eingegangen ins Heiligtum. I tak on wszedł do tej świątyni. Er hat eine ewige Erlösung erfunden. I dokonał wiecznego odkupienia. Der Blick geht auf ihn im Heiligtum, im Himmel. Spojrzenie jest skierowane na niego w świątyni w niebie. Jetzt lesen wir Kapitel 10, Vers 19. 10 rozdział, 19 wiersz. Bis 22. Do 22. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą.
Wieder wird unser Blick nach oben gerichtet. I znowu nasze oczy są kierowane w górę. Wir sehen den Herrn Jesus, der uns einen Weg zum Heiligtum eingeweiht hat. Widzimy Pana Jezusa, który umożliwił nam wejście, czy drogę do tej, czy udostępnił nam tą drogę do świątyni. Und er hat ihn uns eingeweiht, indem er selbst eingegangen ist in dieses Heiligtum, um dort jetzt als unser Priester zu sein. I on ją jakby poświęcił dla nas przez to, że on sam nią przeszedł i jest teraz w tym miejscu. Möchte diese Gedankenlinie noch einmal kurz wiederholen? Chciałbym tą myśl przewodnią z tych myśli jeszcze raz powtórzyć. Kapitel 7, wir schauen nach oben. W 7 rozdziale spoglądamy w górę. Wir sehen, da ist ein neuer Priester. Widzimy tam nowego kapłana. Ein besserer Priester. Lepszy kapłan. Besser und größer als Aaron. Lepszy i większy niż Aaron. Ein hoher Priester, der für uns passend ist als solche, die Anbeter Gottes sind. Ten, który jest dla nas odpowiedni jako tych, jako dla nas, którzy jesteśmy tymi, którzy Boga uwielbiają. Wir lesen in Kapitel 8 und 9, wieder werden wir nach oben gelenkt. 8 i 9 rozdział, jesteśmy znowu skierowani w górę. Wir lernen, es gibt ein neues Heiligtum. Tutaj się uczymy, że jest nowa świątynia. Ein besseres Heiligtum als dieses Heiligtum beim Volk Israel in der Wüste. Lepsza świątynia od tej, którą miał lud izraelski na pustyni. Ein himmlisches Heiligtum. Niebiańska świątynia. Da, wo wir hingehen dürfen und Gott im Himmel dienen können. Tam, gdzie my możemy iść i do Boga i Jemu służyć w niebie. So haben wir diesen neuen Priester. I mamy tego nowego kapłana. Wir haben ein besseres Opfer, den Herrn Jesus, der dieses bessere Opfer gestellt hat. Mamy tą lepszą ofiarę, Pana Jezusa, który tą ofiarę ustanowił. Wir haben dieses neue, bessere Heiligtum. Mamy tą nową, lepszą świątynię. Und jetzt die Frage, wer ist denn würdig, in diesem Heiligtum Gott zu dienen? I pytanie teraz, kto jest godny, by w tej świątyni służyć Bogu? Diese Frage wird uns in Kapitel 10 beantwortet. To pytanie, na to pytanie mamy odpowiedź w 10 rozdziale. Es gibt neue Anbeter. Są nowi ci, którzy uwielbiają. Diese Anbeter, das sind die, die durch ein Opfer auf immer da vollkommen gemacht sind. I ci chwalcy to są ci, którzy raz na zawsze są uczynieni doskonałymi. Das ist eine großartige Tatsache. To jest wielka rzecz. Im Alten Testament, da durfte nur der hohe Priester einmal im Jahr ins Allerheiligste. W Starym Testamencie tylko arcykapłan raz do roku mógł wchodzić do miejsca najświętszego. Und nur eine einzige Familie aus diesem großen Volk, die Familie Aarons, durfte als Priester dienen im Heiligtum. I tylko jedna, jedyna rodzina z całego ludu izraelskiego, rodzina Aarona, mogła służyć w tym miejscu świętym. Und heute? A dziś? In diesem besseren himmlischen Heiligtum? Tej lepszej niebiańskiej świątyni, da dürfen alle Priester dich dienen, die den Herrn Jesus im Glauben angenommen haben. Mogą wszyscy służyć w tej służbie kapłańskiej ci, którzy przyjęli Pana Jezusa. Sie sind nicht besser in sich selbst, aber sie sind vollkommen gemacht durch sein Opfer. Sami w sobie wcale nie jesteśmy lepsi, ale jesteśmy doskonałymi uczynieni. Und so wird uns wieder der Blick nach oben gelenkt. I tak nasze spojrzenie jest znowu w górę zwrócone. Und was möchte der Geist Gottes hier in unserem Leben bewirken? I co chce zdziałać Duch Boży w naszym życiu? Ich glaube, wir haben es eben empfunden, wie er uns durch diesen Blick nach oben Trost geben wollte. Myślę, że mogliśmy to odczuć, jak przez to spojrzenie w górę on chce nas pocieszyć. Wie uns ermutigen wollte. Jak on nam chce dodać odwagi. Wie uns neue Kraft geben wollte, den Weg weiter mit ihm zu gehen hier über diese Erde. Jak chce nam dodać tej siły, byśmy szli tą drogą przez tą ziemię razem z nim. Aber durch diesen Blick hier in Kapitel 10, diesen Blick nach oben, ale przez to spojrzenie tutaj w tym rozdziale 10, to spojrzenie w górę, möchte der Geist Gottes uns Freimütigkeit und Interesse geben. Tu nam chce Duch Boży dać tą wolność i ducha, Gott als Anbeter zu nahen. Byśmy się zbliżali do Boga jako chwalcy. Wir haben jetzt Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum. Mamy teraz tą wolność, by mieć przystęp do świątyni. Es ist ein neuer und lebendiger Weg.
To jest nowa i żywa droga. Nicht so wie im Alten Testament. Nie tak jak w Starym Testamencie. Nein, neu und lebendig. Nowa i żywa. Die, die Leben aus Gott haben, dürfen ihn gehen. Ci, którzy idą tą drogą, ci, którzy żyją, mogą iść tą drogą. Und diesen Weg hat der Herr Jesus uns eingeweiht. I tą drogę Pan Jezus nam przygotował, poświęcił. Er ist eingegangen ins Heiligtum. On wszedł do tej świątyni. Jetzt dürfen wir ihm folgen. I możemy iść teraz za nim. Heute schon. Dziś już. Um Anbeter zu sein. I być tymi chwalcami. Ist das nicht großartig? Czyż to nie jest wielkie i wspaniałe? Merken wir nicht, wie dieser Blick nach oben uns zeigt, welche Segnungen wir in dem Herrn Jesus bekommen haben. Czy to spojrzenie w górę nie pokazuje nam, jakie błogosławieństwa otrzymaliśmy w Panu? So sagt Vers 22, dann lasst uns doch auch hinzutreten. 22 wiersz mówi nam, przystąpmy, czy wejdźmy. Lasst uns Anbeter sein. Bądźmy tymi chwalcami. Lasst uns solche sein, die wirklich von diesem Recht Gebrauch machen, in die Gegenwart Gottes zu kommen und ihm zu danken. Bądźmy tymi, którzy korzystają z tego prawa, by być tymi chwalcami i dziękujmy mu za to. Und ihm Anbetung zu bringen. By mu przynosić uwielbienie. Jetzt stellen wir uns mal die Frage, wir versuchen das so einfach wie möglich zu machen, was können wir denn Gott bringen, wenn wir Anbeter sein wollen? Postawmy sobie jeszcze pytanie, jak najprościej, jak najłatwiej, co możemy zrobić, by być tymi chwalcami? Du einem Menschen eine Freude machen möchtest. Jeśli chcesz sprawić radość jakiemuś człowiekowi, was bringst du ihm dann? Co mu dasz? Was schenkst du ihm dann? Co mu podarujesz? Dann schenkst du ihm das, was ihm am besten gefällt. Z pewnością dasz, czy podarujesz mu to, co on najbardziej lubi, albo co mu się najbardziej podoba. Das verstehen wir gut. Czy dobrze to rozumiemy? Und wenn wir Gott anbeten wollen, jeśli my chcemy Boga uwielbić, dann bringen wir ihm das, was woran er am meisten Freude hat. To przynosimy mu to, w czym on ma największą radość, największe upodobanie. Und was ist das? I co to jest? Das ist der Herr Jesus. To jest to Pan Jezus. Wir haben das heute Morgen gesungen. Śpiewaliśmy dzisiaj to. Einer ist vor allem, auf ihn blickst du mit Wohlgefallen. Jest jeden przed wszystkimi. Na niego ty spoglądasz z upodobaniem. Das, was du Gott bringen kannst, das ist der Herr Jesus. To, co ty Bogu możesz przynieść, to jest Pan Jezus. Aber um ihm etwas von dem Herrn Jesus zu bringen, müssen wir den Herrn Jesus gut kennen. Ale aby przynieść Bogu coś z Pana Jezusa, to musimy dobrze znać Pana Jezusa. Möchte da kurz etwas zu sagen? Chciałbym jeszcze krótko coś do tego powiedzieć. Beschäftigen wir uns viel mit dem Herrn Jesus? Czy zajmujemy się dużo Panem Jezusem? Möchte anfangen mit den Jüngeren, mit den Kleinen. Chciałbym teraz do tych najmłodszych coś powiedzieć. Als Eltern geben wir uns viel Mühe, unseren Kindern ein Leben hier auf dieser Erde möglich zu machen. Jako rodzice zadajemy sobie wiele trudu, by naszym dzieciom tutaj tą drogę na ziemi ułatwić. Sie gehen in die Schule und als Eltern helfen wir ihnen. Chodzą do szkoły dzieci nasze i jako rodzice pomagamy im. Wir helfen ihnen, dass sie in der Schule gut durchkommen, um später einmal eine Ausbildung, eine gute Ausbildung machen zu können. I pomagamy im, by w czasach tych szkolnych, by jak najlepiej im w tej szkole szło i by jakiś zawód mogli zdobyć. Das ist gut, wenn wir unseren Kindern so helfen. To jest bardzo dobre, jeśli my w ten sposób naszym dzieciom pomagamy. Aber es gibt noch etwas Besseres, was wir unseren Kindern mitgeben können. Ale jest jeszcze coś lepszego, co możemy dać naszym dzieciom. Das ist ihnen von dem Herrn Jesus zu erzählen. I to jest to, byśmy im opowiadali o Panu Jezusie. Ihnen aus der Bibel zu erzählen. Byśmy im opowiadali historię z Biblii. Damit sie den Herrn Jesus und das Wort Gottes kennenlernen. By one poznały Pana Jezusa i Słowo Boże. Haben wir da zu Hause die Zeit für? Czy mamy na to czas w naszych domach? Das ist die Verantwortung, die wir als Eltern haben. To jest ta odpowiedzialność, którą mamy jako rodzice. Unseren Kindern den Herrn Jesus groß zu machen. By naszym dzieciom przedstawiać Pana Jezusa jako kogoś wielkiego. Wir wünschen doch auch,
dass sie einmal dort bei ihm sind in der Herrlichkeit. Przecież my też chcemy, by one razem z nami były kiedyś w tej chwale. Und wir wissen, sie müssen sich selbst bekehren. I dobrze wiemy, że one same muszą się nawrócić. Wir wollen ihnen den Herrn Jesus groß machen. I my chcemy Pana Jezusa przedstawiać im jako tego wspaniałego i wielkiego. Damit sie ihn lieben. Aby one go umiłowały. Damit sie auch ihm folgen. I aby także za nim szły. A werden wir älter? Jeśli jesteśmy starsi, die Eltern müssen uns nicht mit der Schule helfen. To rodzice już nam nie muszą pomagać w szkole. Vielleicht machen wir eine Ausbildung. Może już mamy jakieś wykształcenie, jakiś zawód. Wir müssen viel lernen. Musimy się dużo uczyć. Das erfordert Fleiß und Energie. I to wymaga od nas wiele pilności i poświęcenia wiele energii. Wir haben auch viele Ideen, was wir sonst noch tun könnten. Mamy wiele pomysłów, co moglibyśmy robić. Wir können viel Zeit investieren in unserem Computer. Możemy też zużywać wiele naszego czasu siedząc przy komputerze. Da gibt es manche interessante Dinge. Jest wiele różnych interesujących rzeczy. Aber es gibt noch etwas Wichtigeres. Ale jest coś ważniejszego. Das ist der Jesus. Tym czymś jest Pan Jezus. Dann kommen wir in ein Alter, wo wir uns selber mit ihm und seinem Wort beschäftigen müssen. I dorastamy do takiego wieku, w którym sami się nim musimy zajmować. Er will uns gerne seine Gedanken mitteilen. On chce nam sam swoje myśli przekazać. Aber er tut es durch sein Wort. Ale on daje, czy daje nam poznawać swoje myśli przez swoje słowo. Und deshalb müssen wir sein Wort lesen. I dlatego koniecznym jest, byśmy czytali jego słowo. Dann werden wir vielleicht noch älter. I może jeszcze jesteśmy starsi. Starszymi stajemy się. Dann merken wir brauchen den Herrn Jesus. I wtedy zauważamy, że potrzebujemy Pana Jezusa. Dann begegne ich oft im Altenheim Menschen, die noch älter geworden sind. I często w domach starców spotykam ludzi, noch viel älter geworden sind. Którzy jeszcze bardziej się postarzeli. Und manche von ihnen sind gar nicht mehr klar im Denken. I niektórzy z nich nie są, nie myślą już trzeźwo, ich umysł nie jest już taki trzeźwy. Stellen immer die gleichen Fragen. Zadają ciągle te same pytania. Sie erzählen immer die gleichen Geschichten. Opowiadają ciągle te same historie. Wenn man ihnen etwas sagt, dann weiß man gar nicht, ob sie es verstehen und behalten können. I jeśli im się coś mówi, to nie wiemy, czy oni to zrozumieli i czy są w stanie coś z tego zapamiętać. Aber dann habe ich oft erlebt, wenn man einen Bibelvers sagt, ale często tego mogłem doświadczyć, że gdy przeczytałem im wiersz z Biblii, ein Vers, den sie als Kinder gelernt haben, na przykład wiersz, którego nauczyli się jako dziecko, auf einmal fangen sie an mitzusprechen. Nagle zaskakuje coś i zaczynają rozmawiać ze mną, czyli kontynuujemy rozmowę. Diesen Vers auswendig gelernt. Bo oni tego wiersza się nauczyli. Und er hilft ihnen auch im hohen Alter. I ten wiersz pomaga im w tym podeszłym wieku. Wenn wir Gott etwas bringen wollen, dann müssen wir etwas in unseren Herzen haben. Jeśli chcemy coś Bogu przynieść, to musimy coś mieć w naszym sercu. Und dafür müssen wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen und mit seinem Wort. I aby to coś mieć, aby mieć coś w naszym sercu, musimy się zajmować Panem Jezusem i Jego Słowem. Und dann bringen wir ihn, an dem er seine Freude hat, dem Vater. I wtedy Jego, którym Bóg ma upodobanie, przynosimy, którym Ojciec ma upodobanie, przynosimy Go Bogu. Und wann haben wir eine besondere Gelegenheit, um so Anbeter zu sein? I kiedy mamy tą szczególną możliwość, by być tymi chwalcami? Dann, wenn wir zusammenkommen, um den Tod des Herrn Jesus zu verkündigen. Właśnie wtedy, kiedy zbieramy się, by ogłaszać śmierć Pana Jezusa. Deswegen steht in Vers 25, dass wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. Dlatego też jest napisane w 10 rozdziale 25 wiersz, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych. Ich bin sicher, wenn wir uns in der Woche viel mit dem Herrn Jesus beschäftigt haben. Jestem tego pewny, że jeśli w ciągu tygodnia wiele zajmowaliśmy się Panem Jezusem, dann freuen wir uns am Sonntag da zu sein, wo wir Gott etwas bringen können von dem Herrn Jesus. To będziemy cieszyli się z tego faktu, że w niedzielę będziemy mogli przyjść na zgromadzenie i przynieść coś Bogu z Pana Jezusa. Dann lesen wir noch eine letzte Stelle. I ostatnie miejsce przeczytajmy. Noch einmal ein Blick in den Himmel. Jeszcze raz to
spojrzenie w górę. In Kapitel 13, Vers 13 und 14. 13 rozdział od 13 do 16 wiersza. Wyjdźmy więc do niego poza obóz, znosząc pohańbienie jego, albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają jego imię. A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Wieder wird der Blick nach oben gelenkt. Jeszcze raz mamy to spojrzenie skierowane w górę. Vers 14 wird das ganz deutlich. 14 wiersz nam to bardzo uzmysławia. Hier auf der Erde haben wir keine bleibende Stadt. Tutaj na ziemi nie mamy żadnego trwałego miejsca. Aber es gibt eine zukünftige Stadt. Ale jest przyszłe miasto. Das ist eine himmlische Stadt. To jest niebiańskie miasto. Und die erwarten wir. I na to tego oczekujemy. Die suchen wir. Tego szukamy. Danach strecken wir uns aus. Do niego dążymy. Der Herr Jesus ist jetzt schon dort im Himmel. Pan Jezus jest już teraz tam w niebie. Wir werden einmal bei ihm sein. I kiedyś będziemy u niego. Was ist der Zusammenhang hier? Jaki to ma związek tutaj? Der Geist Gottes zeigt uns, weil wir diese zukünftige Stadt suchen. Duch Boży nam pokazuje, że ponieważ szukamy tego przyszłego miasta, weil das unsere Ausrichtung und unser Ziel ist, ponieważ to jest naszym ukierunkowaniem i naszym celem, wollen wir, solange wir noch auf der Erde sind, den Platz einnehmen, den der Herr Jesus hier auf der Erde auch hatte. To jak długo jesteśmy tutaj na tej ziemi, to zajmujemy to miejsce, które on tutaj miał. Und was ist dieser Platz? Wo ist der? I gdzie jest to miejsce? Der ist außerhalb des Lagers. To miejsce jest poza obozem. Da hat er hier auf der Erde gelitten. Tam on cierpiał tutaj na tej ziemi. Und wenn wir darauf warten, einmal bei ihm zu sein im Himmel. Jeśli czekamy na to, by kiedyś być u niego razem z nim w niebie, dann wollen wir jetzt auf der Erde auch da sein, wo er auf der Erde war. To chcielibyśmy być tutaj na tej ziemi, na tym samym miejscu, w którym on był. So sagt der Geist Gottes in Vers 13, deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen. Dlatego 13 wiersz nam mówi, wyjdźmy więc do niego, poza. Was bedeutet das für uns heute? Cóż to dla nas oznacza dzisiaj? Was bedeutete es damals für den Herrn Jesus? Cóż oznaczało to wtedy dla Pana Jezusa? Es bedeutete, dass er außerhalb von Jerusalem am Kreuz gelitten hat. Dla niego to oznaczało, że on poza Jerozolimą cierpiał na krzyżu. Jerusalem, das war das Zentrum des religiösen jüdischen Systems. Jerozolima to było centrum systemu żydowskiego systemu religijnego. Es war ein ursprünglich von Gott gegebenes religiöses, ja, das Judentum. Es war von Gott gegeben. Kiedyś Bóg to dał. Aber was war das Problem? Ale cóż było, co było problemem? Sie wollten den Herrn Jesus nicht. Nie chcieli Pana Jezusa. Es war zu einem religiösen System der Menschen geworden. Stało się to religijnym systemem ludzkim. Für den Herrn Jesus war da kein Platz. Dla Pana Jezusa nie było tam miejsca. Da rief man hinweg mit diesem. Wołano precz z nim. Und so ging der Herr Jesus aus dieser Stadt hinaus. I dlatego Pan Jezus wyszedł z tego miasta. Aus diesem religiösen System des Judentums hinaus. Wyszedł z tego systemu religijnego Żydów. Das bedeutete es für ihn. Das bedeutete es damals für ihn. To właśnie to oznaczało wtedy dla niego. Und was bedeutet es heute für uns? I co to oznacza dziś dla nas? Auch heute gibt es auf dieser Erde viele religiöse Systeme. Również i dziś na tej ziemi jest mnóstwo różnych religijnych systemów. Auch viele christliche religiöse Systeme. Również i wiele chrześcijańskich systemów. Kirchen oder Gemeinden. Różnych kościołów czy grup. Wo man sich menschliche Regeln gibt. Na których, w tych grupach są ustanawiane jakieś ludzkie reguły, zasady. Wo man sich menschlich organisiert. W których organizuje się po ludzku pewne rzeczy. Aber wer dem Herrn Jesus dienen und folgen möchte, der geht dort hinaus. Ale ktoś, kto chce służyć Panu Jezusowi,
ten wychodzi z takich grup, z takich systemów. Der Platz des Herrn Jesus war außerhalb des religiösen Systems. Miejsce Pana Jezusa było poza tym religijnym systemem. Und wenn wir bei ihm sein wollen, dann müssen wir auch hinausgehen aus jedem religiösen System. Jeśli chcemy być u Niego czy przy Nim, to też musimy wyjść z takiego systemu. Das heißt, das bedeutet es hier in Vers 13, deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen. I to właśnie oznaczają te słowa w 13 wierszu. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz. Das bedeutet manchmal Schmach. Czasem oznacza to hańbę. Aber die hat auch erlebt. Ale on to też przeżył. Der Platz in der Herrlichkeit, im Himmel, bei ihm. I to miejsce w tej chwale u Niego. Er steht in Verbindung mit dem Platz auf der Erde, bei ihm. To łączy się z tym miejscem tutaj na ziemi, też u Niego, przy Nim. So merken wir, wie dieser Blick nach oben unser Leben prägt und redet. Możemy to zauważyć, jak to spojrzenie w górę jest obciśnięte tutaj na nas. Ob es all die Schwierigkeiten, die es hier auf dieser Erde gibt, betrifft. Czy to dotyczy wszystkich trudności tutaj na tej ziemi? Durch den Blick nach oben bekommen wir Trost. To przez spojrzenie w górę otrzymujemy pocieszenie. Otrzymujemy posilenie i nowy, jak gdyby, cel. Ob es unser Gottesdienst betrifft, dass wir Gott Anbetung bringen dürfen? Czy to dotyczy naszej służby dla Boga, w której przynosimy Bogu uwielbienie? Der Blick nach oben auf den Herrn Jesus regelt es. To tą rzecz reguluje spojrzenie w górę na Pana Jezusa. Und auch ob es unser gemeinsamer Weg als Gläubige ist. I również jeśli chodzi o naszą wspólną drogę jako wierzących. Der Blick nach oben regelt es. Spojrzenie w górę to reguluje. Wir sehen den Herrn Jesus. Widzimy Pana Jezusa. Wir verstehen, hier auf der Erde wollen wir auch da sein, wo er ist. I rozumiemy, że tutaj na tej ziemi chcemy być tam, gdzie on był. Außerhalb jedes menschlichen Systems. Poza wszelkim ludzkim systemem. Wir wollen das mitnehmen in die Woche. Chcielibyśmy te słowa wziąć sobie do serca w ciągu na ten następny tydzień. Wenn wir morgen in den Alltag gehen, gdy jutro przejdziemy do dnia codziennego, dann müssen wir auch manchmal wieder nach unten schauen. To znowu będziemy musieli patrzeć na te ziemskie sprawy i rzeczy. Aber dann denken wir an diese Quaste und diese Schuhe aus blauem Purpur. Ale pomyślmy wtedy o tych frędzlach i o tych sznurach z niebieskiej purpury. I wtedy nasze serca będą skierowane w górę. Wtedy będziemy szczęśliwi. Jesus, wir sehen auf dich. Panie Jezu, my patrzymy na Ciebie. Deine Liebe, die will uns verändern. Twoja miłość chce nas zmienić. Jesus, wir warten auf dich. Panie Jezu, czekamy na Ciebie. Du wirst kommen und uns zu dir nehmen. Ty przyjdziesz i weźmiesz nas do siebie. Solange du noch nicht kommst, wollen wir hier weitergehen zu deiner Ehre. A jak długo ty jeszcze nas tutaj zostawisz, to my chcemy kroczyć dla twojej chwały.